Chciałem kontynuować to, co rozpoczęliśmy w niedzielę. Ten temat historii, które znajdujemy w Łukasza w pierwszym rozdziale. I tam są historie, w niedzielę mówiliśmy o wspaniałych ludziach, którzy doświadczyli niesamowicie Boga i tego, co Bóg przez nas uczy przez ich życie. Ale dzisiaj chciałem, żebyśmy powiedzieli sobie o kimś innym. Nie o Zachariaszu i Elżbiecie, ale o Marii. Jejku, niektórzy już, jak to o Marii będą mówić w kościele? Tak, będziemy mówić o Marii. Tak jest. Ale zanim będziemy mówić, to się pomodlimy. Panie, tak dziękuję Ci za ten czas, że możemy być teraz razem. Prosimy Cię, abyś błogosławił teraz rozważanie tego słowa i przemawiaj do nas, Panie. Ucz nas. Powierzamy Tobie ten czas i prosimy Cię, abyś Ty uwielbił się teraz pośród nas. W Twoim świętym imieniu Cię o to prosimy. Amen. Historia, której chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, znajdujemy właśnie w Łukasza, w pierwszym rozdziale. I od 26 wersetu przeczytam cały ten fragment, ponieważ później tylko kilka omówimy wersetów, ale dobrze jest, żebyśmy zobaczyli cały obraz. I mówimy o Marii, bo Biblia o niej mówi, więc warto się też zapoznać z tym. I widzimy tak, od 26 wersetu. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. A ona zatrwożyła się tymi słowy i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Czy jak niesamowite słowa. To, co tutaj się dzieje, to pamiętacie, w niedzielę mówiliśmy o Zachariaszu i jego żonie. Tutaj 6 miesięcy po tym, jak anioł przyszedł do Zachariasza i obwieścił mu te niesamowite słowa o Elżbiecie, że będą mieć syna, tego, którego wyczekiwanego. Tutaj przychodzi do Marii i objawia jej, że będzie naczyniem, jakie Bóg użyje w swoim planie odkupienia ludzkości. I wiecie, dlatego podkreślam słowo, że Bóg przyszedł do niej i powiedział jej, że będzie naczyniem, które Bóg użyje. Bo Maria jest tak naprawdę naczyniem, które Bóg użył. No nie jest kimś, kogo trzeba chwalić, wielbić i oddawać cześć. Ona była naczyniem, które Bóg użył w swoim doskonałym planie. Tak samo jak każdego z nas może użyć. Każdy z nas może być naczyniem, który Bóg użyje w swoim doskonałym planie. I wiecie, i tutaj czytamy właśnie w 26, 27 wersecie, że przychodzi do niej ten sam anioł, Gabriel. Wiecie, pamiętacie, jak mówiliśmy w niedzielę, że przyszedł do Zachariasza i Zachariasz nie chciał do końca uwierzyć w to, co się dzieje, to, co słyszy. I anioł do niego mówi: słuchaj, ale czy ty wiesz, kto do ciebie przyszedł? Wiesz, kim ja jestem? Halo? Ja nie jestem zwykłym aniołem. Ja nie jestem jednym pierwszym z brzegu aniołem. Ja jestem Gabriel. Aniołem, który ma jedną z najwyższych rang w Królestwie Niebieskim.
Ja moją pracą to jest to, że stoję w obecności Bożej, jestem przy samym Bogu i On posłał mnie do Ciebie, żeby Ci to objawić. I ten sam Gabriel przychodzi i objawia to Marii i mówi do niej, słuchaj, Mario, Bóg użyje Ciebie w swoim doskonałym planie. Wow, co niesamowite słowa. Prosto od Boga do Marii. I mówi do niej, 28 werset. I wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. To niesamowite słowa. Wiecie, i zwłaszcza to słowo, łaską obdarzona. Ja tak sprawdzałem dzisiaj, bo chciałem tak się przyjrzeć bliżej temu pozdrowieniu. I to łaską obdarzona to jest słowo Christao. To jest coś szczególne słowo. W angielskich tłumaczeniach jest powiedziane, że highly favored, czyli taka ktoś, kto znalazł taką szczególną łaskę w oczach Bożych. Szczególną. I wiecie, o wielu ludziach w Biblii czytamy, że znaleźli łaskę w oczach Bożych. Ale to słowo, które tutaj jest użyte, było użyte tylko raz w stosunku właśnie do Marii. Tylko raz. Tylko ona usłyszała te słowa, że Ty jesteś tą łaską obdarzona, taką szczególnie łaską. I wiecie, co jest ciekawe? Co ciekawe, to samo słowo tylko jeszcze raz występuje w Nowym Testamencie. I występuje w Ewangelii, w liście do Efezjan, w rozdziale pierwszym i w wersecie szóstym, ale przeczytajmy od piątego. Zobaczcie, jak niesamowite to jest. To jest powiedziane o tym, że Bóg przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą obdarzył, to jest to samo słowo, w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Ta chwalebna łaska, która się objawiła, która dała nam, ona też jest dla nas dzisiaj. Dla nas dzisiaj. Bóg też, patrząc na Ciebie, widzi Ciebie jako kogoś szczególnego, kogoś, za kogo zapłacił cenę swojego własnego życia. Okazał Ci łaskę. I to taką łaskę, która jest po prostu, trudno nawet sobie ją wyobrazić. Szczególną łaskę. Łaskę zbawienną. To jest coś niesamowitego. Ale teraz wyobraźcie sobie te słowa, które Maria usłyszała, że jest właśnie taką obdarzona łaską, że Pan jest z nią i jest błogosławiona. I wiecie, gdybym ja czy ty, gdybyśmy usłyszeli te słowa, to pewnie moglibyśmy sobie pomyśleć, wow, super, no to będę teraz, jak taki będę błogosławiony, jestem taki obdarzony łaską, taką, no to chyba będę mieszkać w pałacu. W moim garażu to co najmniej Lamborghini albo jakiś tego typu samochód będzie stał, a na mojej kanapie zamiast kota to tygrys sobie będzie wylegiwał się. No, taki będę tutaj błogosławiony. A jak w ogóle wszędzie będę pisał hashtag błogosławiony, bo taki jestem. Jestem po prostu cudownie błogosławiony, ale będę miał wspaniałe życie. Wiecie, ale takie myślenie to jest nic innego jak taki religijny mit. Bo tak myślimy, niestety wiele ludzi wierzy w to, że błogosławieństwo to oznacza pieniądze. Że jak Bóg chce mi błogosławić, to znaczy, że da mi dużo pieniędzy i będę miał mnóstwo pieniędzy, będę miał mnóstwo wszystkiego. No, niestety to nie jest do końca prawda. Niestety. Przecież chcielibyśmy tak, żeby błogosławieństwo Boże oznaczało, że wszystko mamy, co tylko chcemy. Ale nie. Wiecie, to takie myślenie, jeżeli Pan jest ze mną, to znaczy, że moje życie będzie łatwiejsze, będzie wygodne, będzie mi się wszystko układało, będzie wszystko super. Nie? Ale problem jest taki, że mieszamy lepsze z łatwiejszym. Nam się wydaje, że skoro Pan jest ze mną, jestem obdarzony łaską, jestem błogosławiony, to znaczy, że moje życie będzie takie łatwe. Wszystko, co będę chciał, to będę miał. Ale to nie jest do końca prawda. Wiecie, gdy popatrzymy na życie Marii i na to, co się wydarzyło po tych pozdrowieniach, po tym, co przyszła i co doświadczyła, to jej życie z całą pewnością nie stało się łatwiejsze.
A wprost przeciwnie, stało się dużo bardziej skomplikowane. Bóg do niej wysyła anioła, który mówi, że słuchaj, przyszedłem prosto od szefa. Byłem tam u niego, w jego obecności. I teraz chcę ci powiedzieć, że jesteś łaską obdarzona. Pan jest z tobą. Jesteś błogosławiona. I co to dla ciebie oznacza? Twoje życie się trochę skomplikuje. Nie będzie już takie proste, jak ci się mogłoby wydawać. Będziesz niezrozumiana przez swoją własną rodzinę. Bo nikt nie będzie rozumiał, że no jak to, w ciąży jesteś? A gdzie masz męża? Przecież nie... Nastoletnia ciąża. No w ogóle, jak to może być? Ale tak sobie próbowałem wyobrazić też w dzisiejszych czasach, gdyby przyszła do ciebie twoja nastoletnia córka i ci powiedziała, tatusiu, no wiesz, chcę ci powiedzieć, że właśnie wszedł do mnie anioł i no i wiesz, no jestem w ciąży. No chyba to byłoby takie ciężkie do zrozumienia. Ale wyobraźcie, że ona musiała się zmagać z tym. Ona musiała stawić czoła czemuś takiemu. Jak powiedzieć swojej rodzinie? Jak powiedzieć Józefowi, z którym była poślubiona? Z którym jeszcze nie współżyła. I nagle musi mu powiedzieć, że słuchaj, Józefie, jestem w ciąży. I naturalne myślenie, no Józef chciał ją zostawić, chciał ją opuścić. Pomyślał sobie, no tak, no nie była wierna, nie chce jej zniesławić, dobra, zostawię ją, opuszczę ją potajemnie, do widzenia. Dopiero anioł jej się objawił mu się i powiedział, nie, nie rób tego, bo to, co się poczuło, jest Ducha Świętego. Wiecie, jej życie się komplikuje. Nie dość, że mało traci Józefa, to musi w zaawansowanej ciąży wyruszać w podróż, żeby spisać się, bo nie miała swojej własnej ziemi, musiała jechać gdzieś, żeby się tam spisywać. Zaawansowanej ciąży. I nie jechała jakąś tam Toyotą, czy jakimś Intercity w pierwszej czy drugiej klasie. Na osiołku musiała jechać. Zaawansowanej ciąży. Jakby tego było mało, gdy dotarła na miejsce, gdy miała się urodzić, ten, o którym był powiedziane, że ten, który będzie królem na wieki, będzie królował, jego królestwo nie będzie końca, gdzie się rodzi? W szpitalu? Na porodówce? Pod baczną opieką lekarską? Nie. Wśród zwierząt. Bo nie było miejsca. Wiecie, i tak patrzymy na to, nawet zaraz potem, gdy się urodził Jezus, gdy jej się dziecko urodziło, musi uciekać z nim do Egiptu, bo Herod chce zabić to dziecko. Po prostu życie jej się komplikuje po tych wydarzeniach. Ale przecież ta, o której Bóg jej powiedział, że jesteś łaską obdarzona, że Pan jest z tobą i błogosławiona jesteś, no to po prostu... Ale o co chodzi? To nie jest... Moje życie się trochę komplikuje. Nie jest takie łatwe, nie jest proste, nie jest takie w naturalnym myśleniu błogosławione. Wiecie, to jest niesamowite, bo gdy... Tak ja myślę o naszym życiu, o naszym takim codziennym życiu, gdy w naszym życiu komplikują się sytuacje, to bardzo często zaczynamy wierzyć dwóm kłamstwom, które szatan próbuje nam wmówić. Skoro ci się życie komplikuje, skoro wszystko ci się zaczyna nie układać i jest coraz gorzej, jest pod górkę, to pierwsze z tych kłamstw to jest takie, Bóg o tobie zapomniał. Bóg gdzieś tam zasnął sobie, zapomniał o tobie i nie widzi tego, co się dzieje w twoim życiu. A przecież zasługujesz na to, żeby patrzył na ciebie. I tak naprawdę zaczynamy sobie myśleć, ojejku, on ma innych, którzy są bardziej obdarzeni łaską, z którymi on jest, ale ze mną to nie, zapomniał o mnie. Może ma inne dzieci, które są bardziej poukładane, są bardziej grzeczne i bardziej je lubi, nie? A ja jestem zbyt taki niezdyscyplinowany i nie do końca może przepada za mną i dlatego o mnie zapomniał. I takie kłamstwa, które zaczynamy wierzyć. Zaczynamy iść w tym kierunku i zaczynamy podważać Bożą wierność w naszym życiu, bo nie układa się tak, jak byśmy chcieli. Ale drugie kłamstwo, które jest, które nam szatan podstawia, to jest takie, że nie, to Boga pewnie nie ma, Bóg nie istnieje. Bo gdyby istniał, gdyby cię kochał, to pewnie by zrobił coś w twoim życiu i nie pozwoliłby, żeby się twoje życie tak skomplikowało. Ale niestety. Albo zapomniał o tobie, albo w ogóle go nie ma. Znam wiele osób, które uwierzyły w te kłamstwa.
Boże, gdzie jesteś, gdy Ciebie potrzebuję? Boże, gdzie jesteś, gdy moje życie się sypie, gdy moje życie się komplikuje? Boże, gdzie Ty jesteś? Potrzebuję Ciebie dzisiaj. Ja myślę, że Maria wielokrotnie, gdy musiała stawiać czoła tym wszystkim przeciwnościom, pewnie wielokrotnie zadawała sobie pytanie, mówię, Aniele, Gabrielu, gdzie jesteś? No przyjdź, weź, wytłumacz to mojej mamie, wytłumacz to, nie wiem, pani w szkole, wytłumacz to, zrób coś, no bo widzisz, co się dzieje. Boże, potrzebuję Ciebie. Gdzie Ty jesteś? Wiecie, i tak niesamowity obraz mi przyszedł do głowy tej Marii, która urodziła Jezusa i ma Go w swoich rękach. Tam, pośród tych zwierząt, w takim mało higienicznym miejscu i ma, siedzi z dzieckiem na rękach i zadaje pytanie. Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie jesteś, Boże? A w tym samym czasie trzyma odpowiedź na swoją modlitwę w swoich rękach. Zobaczcie, jaki niesamowity obraz. Moje życie się skomplikowało. Moje życie się wymyka spod kontroli. Boże, gdzie jesteś? A odpowiedź jest w jej własnych rękach. Bo to przyszedł Ten, który zbawi świat. I my, ja myślę, że bardzo często nie widzimy Bożego działania w naszym życiu, bo mamy swoje własne założenia, jak to życie powinno wyglądać, w jaki sposób powinno się toczyć, w jakim kierunku powinno się toczyć to życie. I nie widzimy, że Boża odpowiedź na to pytanie, gdzie jesteś, jest tuż obok. On jest tuż obok mnie. A ja tego nie widzę, bo mam swoje własne założenia, swoje własne myśli, jak to powinno wyglądać. Bo to nie jest tak, jak mi się wydaje, że powinno być. Niesamowity obraz. Boże, gdzie jesteś? A Bóg bardzo często mówi, otwórz swoje oczy i zobaczysz, że jestem tuż obok. Jestem tuż obok. Nie zostawiłem Cię ani na chwilę. Jestem z Tobą właśnie w tym momencie i wiem, jak bardzo mnie potrzebujesz. Wiem, jak bardzo jest komplikuje się Twoje życie, ale wiedz, że ja jestem z Tobą i jestem wierny. Wiecie, i potem jest niesamowite, że Maria, później czytamy, że poszła do swojej, do rodziny, właśnie czytamy to od 46 wersetu, gdy poszła do swojej krewny, do Elżbiety. I wiecie, tutaj Maria tak niesamowite doświadczyła niesamowitej rzeczy. I układa taką niesamowitą pieśń, w której wielbi Boga. Wielbi Boga. Bo Bóg pokazał jej, że życie to coś więcej niż to, co widzisz tu i teraz. Życie to coś więcej niż te wszystkie rzeczy, które Twoje wyobrażenia na temat tego życia, jak powinno wyglądać. Ja mam plan na Twoje życie. Dlatego Maria mogła powiedzieć w 38 wersecie, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I potem od 39 wersetu właśnie dalej czytamy, że wybrała się w owych dniach do Elżbiety, do domu Zachariasza. I wiecie, to jest niesamowite, bo później, gdy spotkała się z tą Elżbietą, właśnie zaczyna mówić tą niesamowitą pieśń, która zaczyna się w 46 wersecie. I tutaj dla mnie to jest tak niesamowite, ta pieśń Magnifica, niektórzy to nazywają. I to jest jakieś niesamowite, bo Bóg pokazuje mi tutaj takie cztery rzeczy, które Maria mówi do nas i to jest, Bóg przez nią mówi, bo to jest coś niesamowitego dla mnie, dla mojego codziennego życia. Czego ja mogę się tego nauczyć z tego wszystkiego? Pierwsza z tych rzeczy, którą tutaj widzę, to jest to, że On zobaczył mnie. Znaczy, werset od 46 do 48. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. On zobaczył mnie. On zobaczył mnie.
Wiecie, to jest niesamowite, bo gdy tak popatrzymy na Marię, na sytuację, w której się znajdowała, kimże ona była, że Bóg akurat przyszedł i użył jej jako narzędzia, jako tego naczynia, którym użyje w swoim doskonałym planie. Kimże ona była? Jeśli gdy my byśmy chcieli wybrać kogoś do czegoś tak ważnego, to pewnie byśmy patrzyli trochę z innej perspektywy. Byśmy patrzyli, może kogoś, kto jest bardzo znany, popularny. Może byśmy popatrzyli, ile ma lajków, ile ma followersów tak zwanych, ile ludzi go tam na Facebooku czy w Instagramie, ile tego wszystkiego ma. Bo im więcej, tym lepiej. Im bardziej popularny, im bardziej wpływowy, to tym lepiej. Bo wtedy, to ta wiadomość się rozniesie po wszystkim. Szukajmy takich ludzi, którzy mają wpływy, którzy będą w stanie ułatwić to zadanie. Ale to nie jest Boży sposób działania. I to, co tutaj Bóg nam pokazuje w tym wszystkim, to jest to, że On wybiera dziewczynę, nastolatkę, która, można by powiedzieć, to wariactwo, jak taką osobę wybrać do tak ważnego dzieła? Tą, która jest biedna, nie ma niczego, nawet nie miała swojej ziemi, musiała jechać do spisu, do swojej rodziny, tam do Betlejem, nie ma żadnej sławy, nie ma żadnej wpływów, jest to po prostu taka zwykła, prosta nastolatka. Ale Bóg nie patrzy na to, co patrzą ludzie. To jest niesamowite, bo Bóg nie patrzy na ilość lajków, na to, jak bardzo popularny jesteś, czy jakim celebrytą jesteś. Bóg patrzy zupełnie na co innego. Bóg patrzy na serce. Znaczy, w 2 Kronik 16:9 czytamy, że Bóg, gdyż Pan wodzi oczyma swym po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Wiecie? On widzi tych zwykłych, prostych, szarych tak zwanych ludzi, którzy być może w oczach tego świata są nikim, nie mają nic do zaoferowania. Ale On widzi, że ich serca są zwrócone ku Niemu. I On wzmacnia tych ludzi. I On daje im siłę. I On powołuje tych ludzi. I ja myślę, że Maria, gdyby mogła stanąć tutaj pomiędzy nami, to by powiedziała, słuchajcie, skoro On przyszedł do mnie i powołał mnie, prostą, zwykłą, żydowską nastolatkę, to tym bardziej może powołać ciebie. Nieważne, czy jak patrzysz na swoje życie, czy ty jesteś wystarczająco dobry, czy masz wystarczająco dużo do zaoferowania. Nie, po prostu On może użyć ciebie. Gdy twoje serce jest zwrócone ku Niemu, On to widzi i On może cię użyć. I nie ma takiego miejsca, do którego On nie mógłby dotrzeć, żeby przyjść do ciebie i powołać cię i dać ci sens i pragnienie nowych zdobywania wspaniałych rzeczy dla Niego. Czasami myślimy o sobie, że właśnie my jesteśmy tak nic nieznaczący, kimże my jesteśmy, jest nas garstka, jest nas niewiele, nie mamy zbyt wiele wpływu. Bóg nie patrzy na ilość. Ja to mówię, zawsze to powtarzam. Gdybyśmy patrzyli na liczby, na ilości i tak dalej, to musielibyśmy nic innego tylko powiedzieć, że Jezus poniósł porażkę. Bo gdy tysiące za Nim szły, no to można, to wiele osób myśli, to wtedy odnosimy sukces, bo tysiące idą za Tobą. Kościoły, w których jest ponad 1000 osób, w ogóle super, nie? Ale Jezus wystarczy, żeby powiedział jedno kazanie w Jana 6 rozdziale. I wszyscy od Niego odeszli. I co? Jemu nie zależało na tym, żeby na liczbach. Zależało mu na tych, którzy szczerze idą za Nim. I tak jak Piotr powiedział, gdzież pójdziemy, Panie? Przecież Ty masz słowa żywota wiecznego. Tylko u Ciebie jest to. Dlatego chcemy iść za Tobą. Nie myśl o sobie nigdy, że jesteś zbyt mały, zbyt nieznaczący, zbyt słaby, zbyt ubogi i tak dalej, i tak dalej. Pomyśl, że Bóg może użyć Ciebie. Bóg może użyć ciebie w swoim doskonałym planie. Dlaczego? Bo potem od 49 do 50 wersetu czytamy o tym, jak bardzo On nas kocha i chce nas używać. Od 49. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
wielkich rzeczy. Wielkie rzeczy czyni Wszechmocny. To jest mowa o Jego mocy, o Jego chwale, o Jego potędze, o tym, co On potrafi zrobić. Ale tu jest też nie tylko omówione o o mocy, o tym, jak potężnym i wspaniałym Bogiem, ale też jest powiedziane o Jego miłosierdziu. Łasce, jak miłosiernym Bogiem jest. Te dwie rzeczy są tak bardzo ważne. I musimy pamiętać, że nie możemy oddzielać tych dwóch rzeczy. Bożej łaski od Bożej potęgi, Bożej mocy. Wiecie, gdyby Bóg był tylko mocą, tylko by miał moc i nie miałby miłosierdzia, oj, to byłoby ciężko. Oj, marny byłby nasz los. Nie, ale tak sobie próbuję wyobrazić takiego, bardzo popularne teraz są jakieś filmy z superbohaterami różnego rodzaju. Teraz wyobraźcie sobie takiego superbohatera, który ma tylko moc i widzi, że dzieją się jakieś złe rzeczy, że ktoś tam woła o pomoc i tak dalej. On tylko tak siedzi, patrzy, widzi to wszystko i ma moc, żeby to zmienić, ma moc, żeby coś zrobić, ale siedzi i dłubie sobie w zębach, bo nie ma w ogóle współczucia, nie ma miłosierdzia. Po co? Po co będę szedł pomagać? Po co będę to robić? Mają na co zasłużyli. Do widzenia. To byłaby, gdyby była tylko moc. Ale gdyby byłaby tylko miłosierdzie, to tak to byłoby to samo, że siedzi ten superbohater, widzi to, że coś złego się dzieje. Jedyne, co by mógł zrobić, tylko płakać i współczuć. Bo nie miałby żadnej mocy, żeby pomóc tej dziedzinie. Żeby komuś pomóc, żeby podnieść swoją rękę i naprawić daną rzecz. Ale nasz Bóg ma łaskę i ma moc i ma miłosierdzie. Jest Bogiem, który ma to wszystko. I nie tylko widzi moje zmagania, z czym się zmagam, ale też ma moc, by mi pomóc. Jego ręka nie jest zbyt krótka, żeby nie mogła mi pomóc. Jego ręka jest wyciągnięta i On chce mi pomóc. I ma miłość, która ponagla Go do tego, żeby działać, a nie zostawić nam. I to, jak bardzo nas kocha, okazał nam przez moc swojej miłości. Gdy na krzyżu Golgoty oddawał swoje życie za nas. I Maria tutaj mówi, jakże wspaniałego Boga mamy, który nie tylko ma moc, ale też ma współczucie, ma łaskę, miłosierdzie i chce nam pomóc. I dlatego posyła swojego Syna, który przyjdzie, aby odkupić świat. No dlaczego? Bo to trzecia rzecz, którą tutaj czytamy, bo On wszystko dobrze czyni. I On chce uczynić wspaniałe rzeczy. Od 51 wersetu. Okazał moc ramieniem swoim i rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Stracił władców stronu, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. To trochę taki politycznie poprawny ten werset, ten fragment tutaj jest. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy władcy tego świata próbują ciemiężyć ludzi i wychodzą w żółtych kamizelkach na przykład na ulicę. Nie? Ale wiecie, tutaj Biblia nam mówi tutaj niesamowicie, że władcy tego świata tak bardzo chcecie władzy, tak bardzo chcecie ciemiężyć, ale pamiętajcie, że jest ktoś, kto jest większy niż wy. I On przyjdzie i On troszczy się o swoich ludzi. I On troszczy się o tych ubogich, tych nic nieznaczących, których wy wyzyskujecie, których wy niszczycie. Ale On się o nich troszczy. On siedzi na tronie i widzi wszystko, co robicie. O. Kiedyś przyjdzie i ustanowi swoje rządy i będzie władał. Wiesz, ja... Dla mnie te tak niesamowite jest te słowa, bo widzę w nich, że Bóg wie, że nawet gdy jesteśmy prześladowani, gdy czyni nam się zło, gdy ktoś złorzeczy, kłamie o Tobie, to Bóg jest ponad tym wszystkim i On to widzi. I On troszczy się o swoich, tych najmniejszych, tych najsłabszych. Być może jesteś ciemiężony, być może ktoś się śmieje się z ciebie, może wyszydza, może nawet wtrąca do więzienia. Są kraje w dzisiejszym świecie, gdzie za chrześcijanom grozi kara śmierci, za wiarę, ale Bóg to wszystko widzi i On trzyma wszystko w swoich rękach i może Mu zaufać i On wszystko dobrze czyni. Mamy wspaniałego Boga. Dlaczego? Bo On wciąż działa.
On działa, On nie zasypia, On nie zakończył swojego dzieła, ale cały czas pracuje i czytam o tym od 54 wersetu. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. I Maria tutaj mówi niesamowite słowo, bo przypomina nam z historii Izraela, jak Bóg okazywał się wielokrotnie wierny. Zobaczcie, nawet w naszych Bibliach brytyjskich, gdy popatrzymy na ten fragment, na tę całą modlitwę, na te słowa, to widzimy, ile tam jest odnośników do Starego Testamentu. Maria cytuje Stary Testament, powołując się na rzeczy, które Bóg robił w Starym Testamencie. Można powiedzieć, że tak jak dzisiaj niektórzy tworzą muzykę, to mają takie sample, które w komputerze się znajdują i potem łączą te sample do siebie i tworzą jakąś tam muzykę. I Maria tutaj właśnie tak sampluje, miksuje. Bierze fragmenty ze Starego Testamentu i tworzy coś. I mówi, i przypomina, i mówi, słuchajcie, zobaczcie, jak wiele Bóg okazał wierność w historii. Popatrzcie na to. W tak beznadziejnych sytuacjach, w takich sytuacjach, które wydawały się bez wyjścia, On był wierny. On był wierny. Dlatego jestem pewna, że On wyzwoli, jestem pewna, że On zmieni, jestem pewna, że On zainterweniuje, bo wielokrotnie pokazywał to, jak bardzo wiernym Bogiem jest. Taki jest. Dlatego mogę Mu zaufać. On jest wiernym Bogiem. Wiecie, te słowa tej wspaniałej takiej modlitwy, którą ona tutaj wznosi, to jest coś nieprawdopodobnego, bo ona przypomina o tym, że Bóg wciąż dziś działa. Że On nie tylko, bo pamiętajcie, że 400 lat przed narodzeniem Jezusa była cisza, Bóg milczał. I niektórzy myśleli, no Bóg o nas zapomniał, rozmyślił się, bo to, bo tamto. I czasami jest też w naszym życiu tak, że wydaje nam się, że Bóg gdzieś tam się oddalił i gdzieś... I nie ma go w naszym życiu. Zapomniał. Milczy. Ale ona mówi, słuchajcie, ten, który tak wielokrotnie pokazywał to, jak bardzo jest wierny, on ma plan odkupienia i on jest wierny temu, co powiedział. I on wciąż myśli o swoich ludziach i nikt nie wyrwie ich i ciebie z jego ręki. Należysz do niego. Nawet gdy stoisz przed morzem i atakują cię wrogowie, to on będzie wierny i rozstąpi to morze. I ci, którzy cię atakowali, ci, którzy chcieli cię zniszczyć, oni pogrążeni zostaną w tym morzu, przez które Bóg cię przeprowadzi. Bo on jest wierny. Bo on jest wierny. Wiecie, to jest dla mnie niesamowite, gdy myślę o tym. Maria pewnie niejednokrotnie zastanawia się, jak to będzie, zwłaszcza gdy trzymała to dziecko w swoich ramionach i myślała, jak to będzie, że on będzie królował, będzie tron jego na wieku, jego królestwu nie będzie końca i tak dalej. I może nie znamy, tak jak ona, szczegółów dokładnych planu Bożego na nasze życie. Jak będzie się działo, co będzie, ale wiecie co wiem? Że mogę mu zaufać. Że to, co on powiedział, to się wypełni. Że to się wypełni, bo ten przyjdzie, ten, który naprawi to, co zniszczył grzech. Rozprawi się z tym. I przywróci tą relację z Bogiem, którą grzech zniszczył. On odkupi nas do relacji z Nim. Zmiażdży głowę szatana. On przyjdzie, bo On był obiecany, że przyjdzie. Wiecie, i ta historia uczy mnie tak niesamowicie, że mamy wspaniałego Boga. Mamy Boga, który widzi to, przez co przechodzimy, widzi to, z czym się zmagamy. On jest, nie jest gdzieś tam daleko i zapomniał o nas, ale On widzi to wszystko. I On kocha nas. I On tak bardzo nas kochał, że swojego Syna właśnie posłał na świat, aby świat był przez Niego zbawiony. I On wszystko dobrze czyni. I On przygotował ten cudowny plan odkupienia. I On wszystko dobrze czyni w swoim czasie, w swoim doskonałym czasie. I wciąż działa. I On wciąż działa. Jakże wspaniały to jest Bóg. To jest Bóg. I to są cztery prawdy, które ja uczę się z tej modlitwy, z tego, co Maria powiedziała. I może czasami możemy zadawać sobie pytanie, Boże, gdzie jesteś? Boże, potrzebuję Ciebie. Ale gdy weźmiemy sobie do serca te słowa i te rzeczy, o których mówimy dzisiaj, o tym, jak wiernym, wspaniałym Bogiem jest, że On widzi, że On kocha i On działa, to wiecie, to zamiast mówić, Boże, gdzie jesteś, to będzie mówić, wow, Boże, Ty jesteś tu ze mną. Ty jesteś tutaj ze mną. I tak jak Maria trzymała to dziecko na swoich rękach, to już nie musiała zadawać pytań, Boże, gdzie jesteś, ale mogła mówić, oto jest Ten, który przyszedł, aby zbawić świat.
Syn Boży, który zgładzi grzech świata. Tak jak powiedział o nim Jan Chrzciciel. Jakże wspaniałego Boga mamy, który zostawił niebo i przyszedł na ziemię, aby nas zbawić. Ja chcę się uczyć tego. I wiecie, Maria jest błogosławiona. Nie dlatego, że była kimś szczególnym, kimś wspaniałym, kimś, komu trzeba oddawać cześć. Nie. Ja mówię, że jest błogosławiona, bo uwierzyła. Bo uwierzyła. I pozwoliła, żeby Bóg użył ją w swoim doskonałym planie. I Bóg chce użyć też ciebie. I ty też możesz być błogosławiony. Jesteś błogosławiony, gdy będziesz szczery w tym, co Bóg dla ciebie przygotował.